kolejnym odcinku z kart na czasie. Tak się składa, że ostatni też był z kart na czasie, więc jesteśmy tak na czasie, tak czasowi, wyczesani. Moi drodzy, zobaczmy, co nas dzisiaj tutaj zaskoczy. Pojedźmy od pierwszego miejsca, czyli powiększyć dziurę za 100 tysięcy. Hashtag ekonomia, biznes, innovation, ciekawostki. Hi Hania, VS Świeży Bartek, Pokafona, odcinek 4. Metalowa kula rozbije kibelek. Jakieś lifehacki, dobra. Kupiliśmy dom, Jawor. Znowu? Który to ich dom już? Czy coś mi się poklikało w głowie? Kupiliśmy 39 dom. Wenn eins tun zu rabia. Co to jest? To jest polska karta na czasie, czy co jest? Cekpet, hashtag shorts. Halo, gdzie są Polacy? Czy wiecie, że istnieją dwa słowa, za które zapłacono 100 tysięcy dolarów? Powiększam dziurę. Konkretnie w latach 50. XX wieku firma Colgate miała problem ze sprzedażą swojej pasty do zębów, więc ogłosiła konkurs. Ej, to wygląda w ogóle, jakby to ten ziomek nie mówił, zobaczcie. Konkretnie w latach 50. XX wieku firma Colgate miała problem, nie? Więc ogłosiła konkurs na pomysł, który pomoże przebić się przez słaby okres sprzedażowy. Wówczas do firmy przyjeżdża człowiek i proponuje, żeby zapłacić mu 100 tysięcy dolarów za pomysł, który zwiększy sprzedaż o 40%. Ten przyjechał i powiedział im dwa słowa. Powiększcie dziurę. Konkretnie chodziło o zwiększenie średnicy dozownika z 5 na 6 mm, co powodowało, że klienci na tym samym odcinku szczoteczki wyciskali o 40% pasty więcej i musieli częściej kupować produkty firmy Colgate. Można się śmiać z powiększania dziury, ale z samego pomysłu przekminili kozacko. To tak jak ja bym na przykład wam 3-minutowe odcinki wrzucał i byście potrzebowali ich więcej. Let's go! Kończymy mordeczki! Dziękuję za obejrzenie! Trzymajcie się, bless! Nie żartuję, mordeczko, nie bój się nic! Nein! Dobra, lecimy! Hej, Hania, tutaj nie będziemy oglądać 37 minut. Ty, no oni mają ze sobą związek. Zobaczymy, co coś przy co ukrywają. Nie, a szczerze, nie, to nie, nie było jakieś przypałowe. Nie, jakby była w tle osoba, która nie jest może być dużym blikiem i już byłem w stanie wciskać, gdyby nie koniec czasu, więc... Jezu, weź tak nie mów, bo teraz mnie zaciekawiłeś tym blikiem. Stary. Tak mi na serce na dupę. Okej, czyli działo się tam, tak? Galerie, jacz te galerie! Co to za zdjęcia? Okej, a co? Ciekawe, co było na tym zdjęciu, nie? Że zamazali. Ale po reakcji świeżego nie jest to nic nadzwyczajnego. Chyba tutaj bardziej na tej cenzurze zbejtowali ludzie, niżeli tam coś musiało być. Kto to tutaj jest z Faustyną? Nie no, ja się nie wstydzę tego, że jakby zdjęcie Faustyny z kimś. Jezu, jak mnie to stresuje, czuję się niekomfortowo po prostu. A to? Kto to? Bartek. Kto to jest? Ja nie wiem co przeglądam. Fausty cię zabije. Jak to mnie? Przestań. Czekaj, to Bartek przegląda telefon Fausty? Dziwi, że nie rozumie, skoro włączył film od 20 minuty, nie? Fausty to, Haniu, cię zabije. Okay, jakiś... O nie, tego nie pokażę, ale to mogę... tego też What nie the mogę. Fuck? Pokazałeś właśnie moją pupkę, jak miałam rok. Po co jest zdjęcie z mojej rocznej pupki? To może być dobry odcinek! Słuchajcie, no to jest seria na czasie, tutaj musimy jak największą ilość rzeczy zobaczyć, nie możemy zatrzymać się na moim ulubionym duo internetowym, także lecimy dalej! Dzisiaj sprawdzamy, czy metalowe kule doszczętnie zniszczą ten porcelanowy kibel. To są te filmiki, ten typ filmików, które zawsze oglądam do końca, bo jestem zawsze ciekawy, jak to rozpieprzy na sam koniec. Albo jak spuszczają ze schodów szklane butelki, to też jest mega satisfaction! Jeżeli uważasz, niszczą to szybko, dwa razy tapnijcie w ekran i zostawcie 50 tysięcy łapek w górę. A jeżeli uważacie, że nie zniszczą, to w tym momencie kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj, ponieważ próbujemy wbić 3 miliony. Dobrze sobie wykminił. Ostatnie dwie kule, coś czuję, że ten kibelek to nie przetrwa. I ostatnia, metalowe odważniki. Okej, okay, to jest coś nowego i prawie zniszczone, ale wydaje mi się, że potrzeba tutaj czegoś mocniejszego, czyli oj tak, wielki metalowy. Teraz! Yes! Już myślałem, nie? Została ostatnia szansa. Jak dobrze, że to się zbiło. 8 years old me. Wow, miska i woda. Lecimy. This hack is infallible. Wow. Nieomylny. Taking forever to fill up. Ej, dobra, skumałem po czasie, tak troszeczkę do mnie dochodziło, ale rzeczywiście bywało tak. Nie wiecie, że wtedy szybciej woda się leje? A? Spróbujcie. To było tak bez sensu.
O! Zobaczmy dom! Witamy się z wami przed naszym nowym domem. Mamy nadzieję, że nagrywamy taki film ostatni raz. A właśnie, czyli rzeczywiście coś było na rzeczy, czyli oni już mieli dom. Idziemy do oprowadzania i zanim pokażemy wam go bardziej szczegółowo. Czy nie? Powiedzmy, skąd ta zmiana, jak do tego doszło, dlaczego po raz kolejny jaworscy się przeprowadzają. Boże, to jest żart, jakiś ledwo go skończyli, przecież oni co tydzień zmieniają dom. Ej, dobra! Super, bo już myślałem, że coś pomyliłem, a to rzeczywiście... O! Infallible, yeah, yeah! Nieomylny Maciek! Jak już możecie zauważyć, no jest to kawał domu. Mocny dom, nie powiem. Wchodząc do tego domu, stwierdziliśmy, że my chcemy tu mieszkać i że to jest po prostu takie wymarzone nasze miejsce. Od początku was komunikowaliśmy i my wiedzieliśmy, że to jest takie miejsce przejściowe, w którym będzie... Ale będziemy też rozglądać się dalej za działką. Aha, czyli po prostu szybciej znaleźli swój wymarzony dom. I super! I ja wam, kurczę, życzę powodzenia w nowym domu challenge. To wygląda jak kawał chałupy. O, ty, jak se tu zrobią taki szklany taras, to jest zawsze piękne. Ale jest przepotężny, patrz jak oni tu stoją. Ile tu jest miejsca nad nimi. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jak oni już skończą tą chałupkę. Piotr, bardzo mi przykro. Dwa. Yes! Już myślałem, że się chłopak zasmuci z dwójki, nie? W ogóle siu! Fajna studzenia! Dobra, coś tu jest za nowa sztuczka. Zobaczmy. O, czy tym razem zamiast pudełka AirPodsów trzeba rozpierdzielić sobie telefon? Bez kitu! Super sztuczka! Musisz wydać jedyne 5000 zł, żeby kupić nowy iPhone i go potem rozpierniczyć. Ale czy zaimponujesz komuś? Być może tak, zobaczmy. Dobra, chyba jednak nie trzeba. Pod telefonem pewnie to przechodziło, przecież jak inaczej. No, no, no. Ja pierdzielę. Dobra, już się ogarniam. 20 trampolin versus kula do kręgli. Jak przeczytałem ten tytuł, uznałem, że muszę to zobaczyć. Zobaczmy więc. Kumasz kupić 20 trampolin tylko po to, żeby Nie gadaj. Czekaj, czekaj. Ach, że w tą stronę, ja myślałem, że oni będą zrzucać na dół tą kulę, a to z armaty! 20 trampolin, how ridiculous. To jest kanał, który, oni wiecie, oni zarabiają tyle z tych filmów, bo to jest anglojęzyczne, że... Że mogą sobie kupić 20 trampolin! 20 trampolin, to oni tego nawet w swoim budżecie nie zauważą, nie? Przebiło wszystkie? Przeszło przez wszystkie? Ej, Remek, nie możesz tak reagować jak ja, a ja nie mogę reagować jak ty. Poreagujmy razem więc. Czy to przeszło przez wszystkie? No, od razu lepiej. Druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Ty, to wygląda jakby to komputerowo leciało, nie? Aż ci wierzyć nie chcę. 14, 15, 16, 17. Oszukali nas, miało być 20. Aha, ty, nawet nic się nie skapnąłem. No w końcu jakaś sztuczka, na którą mnie, kurczę, stać. Nie trzeba rozpierdzielać telefonu, poców, po prostu możesz kupić ołówek i się nauczyć. 2019 rok! A, uratowałeś mnie! Zaczęło się od pranka! Ciekawe, czy pokazał jej ten filmik po... Aha, przecież oni to razem nagrywali, dobra. Man vs Woman Survived the Rainers. Aha, bo ta Trójca Święta zrobiła nowe posiłeczki, lunchly. To jest pizza, czy... Pizzę zrobiła. Aj, szkoda, że go nie przygniotło, Ale fajna reklama. Nie powiem, jak trzy takie kreatywne główki się ze sobą spotkają, no to potrafią zaimponować. Sprawdzamy, jaką mamy najjaśniejszą pomadkę w swojej kolekcji, bo ja mam białą. No ale to jest proste, bo nie wygląda to dobrze, a tej pomadki już dawno nie ma. Wow. Najjaśniejsza z nowych balsamów Rihanny. Teraz mam trzy cuda z MAC. A która wam się najbardziej podoba z tych? Ta, 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 ta. Ceniłabym, że to są takie usta, dla których nie zjem, żeby dobrze wyglądać. To już mocne słowa. Dobra, jak to oceniacie? Jak dla mnie bomba. Teraz wygląda troszeczkę jakbyś się obśliniła. W sensie, ale takie też mają swój plus. To zależy od dnia. Raz można chodzić obślinionym, raz niepoślinionym. Ale ogólnie bardzo fajne, podoba mi się to właśnie takie cieniowanie, że to nie jest jednolite. Ha ha ha!
To było akurat zabawne. A, no gdyby na telefonie było oglądane, może dałbym się na to nabrać. O! Sramy na różowe auto! A nie, dobra, będzie żółte, czekaj. Ściąga folię! Uluset! This action! Już nie będzie pink girl, będzie yellow girl! Łazi w ogóle sobie po samochodzie, ty się nie boisz, że się wgniecie? Ale zawsze byłem ciekawy tego procesu. Nakładanie to jest jedno, ale żeby ściągać to, nie? Że to się w ogóle da tak ściągnąć. To co, obklejamy Artusia na różowo? Nein! Bialutkie jest super. Fajny ten taniec, podobał mi się. Co robisz dzisiaj, skarbie, na obiadek? Spaghetti, pomożesz mi? Ruszysz zadek? No pewnie, że tak, już deptam pomidory. Chcesz deptać pomidory? Czy ty jesteś chory? Dobra, to wezmę i pokroję mięso. Jak ty je pokroisz, jak ci się ręce trzęsą? Widzisz, nie nadaje się do gotowania. Dobrze, w takim razie wracaj do... Nie wiem, co tu bardziej mnie zaskoczyło, czy filmik, czy ta piosenka. Co robisz dzisiaj, skarbie, na obiadek? Spaghetti, pomożesz mi? Ruszysz zadek? No pewnie, że tak, już deptam pomidory. Chcesz deptać pomidory? Czy ty jesteś chory? Swoje! Dobre, dobra, łapeczka leci! I mam nadzieję, że wy zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem i widzimy się w kolejnym. Bless!